Witajcie! Zapraszam na lekcję tańca online. Dziś nauczymy się tańczyć zouk brazylijski. Zouk brazylijski, jak nazwa wskazuje, to magiczny taniec, który pochodzi z mojej ojczyzny, czyli z Brazylii. Nasze zajęcia będą się składały z dwóch części. Na pierwszej części trochę Wam opowiem o historii tego tańca, a następnie na drugiej części przechodzimy do praktyki. Jeżeli nie jesteście zainteresowani posłuchać, co mam do powiedzenia, oczywiście możecie przesuwać filmik kilka minut do przodu, ale gorąco polecam, żebyście zostali tutaj ze mną. Zouk brazylijski jako taniec ma swoje korzenie w lambadę, a na ten odcinek chciałbym właśnie Wam przybliżyć trochę do tej części historii tego tańca. Więc lambada, nazwa, które podejrzewam, że chociaż raz w życiu każdy z Was już usłyszał. Ale jak jest historia tego pięknego stylu tanecznego i muzycznego? Tego właśnie się dowiemy teraz. Nazwa lambada pojawiła się po raz pierwszy w Brazylii, przynajmniej w większym zasięgu, w latach 60. Wtedy radialista Haroldo Casariolo, który miał swój program radiowy w Belém, na północ Brazylii, właśnie używał ten wyraz, żeby określić gorące rytmy, które właśnie puścił w swoim programie. Te gorące rytmy, o której mowa, wcale nie były rytmy brazylijskie. On używał ten wyraz lambada, żeby określić muzykę z naszych sąsiadów, czyli z krajów, które graniczyły z północ Brazylii lub kraje, które były od nas niedaleko. Więc może się pojawić zagadnienia, skąd mieli wiedzieć w tamtych latach, jak muzyka grała w krajach naszych sąsiadów. Na pewno nie przez internet. Od lat 40, po latach 50, 60 czy nawet 70 na północ Brazylii, czy w Amazonii, czy na północ wschodni był dosyć powszechny poprzez radio łapać fale radiowe z naszych sąsiadów. I w taki sposób właśnie Brazylijczycy słuchali muzyka z obcych krajów. Czyli korzenie lambada jest w erze radiowej i powstała również dzięki wpływów muzyki latynoamerykańskiej poza brazylijską, gdzie można było słuchać muzyka tak jak merengue, cumbia, salsa, zouk i wiele, wiele innych. Więc przez wiele, wiele lat Brazylijczyków z północ naszego kraju byli przyzwyczajeni słuchać różnych gatunków muzycznych z innych krajach, które oczywiście miały również wpływ w rozwój lambada później. Dopiero na przełomie lat 70. a 80., a dokładniej w 1976 roku, artysta brazylijski, znany jako Pinduka, wydał pierwszy utwór pod nazwą Lambadą, dodając do tej muzyki również wpływów naszego folkloru z północ Brazylii, jak carimbó i sirimbó. A dwa lata później, czyli w 1978 roku, kolejny brazylijski artysta, znany jako Mestre Vieira, wydał, uwaga, cała płyta z muzyką lambadową. I od tej pory muzyka lambadowa wkroczyła już oficjalnie do naszej kultury brazylijskiej. A od lat 80. coraz więcej artystów zaczęli produkować i wydawać muzykę lambadową. I w taki sposób ten nowy gatunek zaczął zdominować najpierw cała część północno-wschodnia naszego kraju, a następnie reszta Brazylii. Przez całe lata 80. lambada stała się tak zwaną gorączką w Brazylii. Praktycznie wszyscy zakochali się w lambadę. Grano lambada wszędzie, nawet w dyskotekach. Czyli lambada trafiła do tak zwane mainstream, czyli była powszechna, była wszędzie. Trafiła nawet do mediach, oczywiście do radiach, ale również do telewizji. Tematyka lambada nawet trafiła do naszych seriali brazylijskich. Również powstał typowy outfit lambadowy, który polegał na przykład dla pań na krótką spodniczką falowaną, odkryty brzuch i bluzką top. Z tego, co ja się dowiedziałam, nawet w Polsce ten outfit był popularny i na tą spódniczką mówiono lambadówka. Ale lambada miała jeszcze wszystko przed sobą, bo kulminacja, popularyzacja tego stylu stała się w drugiej połowie lat 80. Pewnego razu przyjechali do Brazylii dwóch Francuzów, producenci, którzy produkowali między innymi muzyki. Przyjechali do Brazylii jako turyści na wakacje. I będąc w Porto Seguro, miasto, które jest uznane za matecznik lambada na część północ-wschodniej naszego kraju, zauważyli, jak jedna para brazylijska tańczy lambada na plaży.
byli tym zafascynowani i byli przekonani tym, że to jest bardzo dobry pomysł na biznes. Więc wrócili do Francji, zgromadzili grupę artystów, która wówczas mieszkali w Paryżu i w taki sposób powstał zespół Kaoma, który jestem przekonany, że kojarzycie. Ale jeżeli nie kojarzycie zespół Kaoma, to jestem pewien, że przynajmniej jedną muzykę z tego zespołu znacie. W 1989 zespół Kaoma wydał muzykę pod nazwą Chorando Se Foi, która jest najbardziej popularna muzyka lambadowa na świecie, nawet do dzisiaj. Dzięki tą muzyką lambada była popularna już nie tylko w Brazylii, ale na całym świecie. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, o której muzyce mówię, to jest właśnie ten utwór muzyczny, który każdy człowiek kojarzy, kiedy myśli o lambada, który zespół Kaoma wydał. Od tego czasu, przez kolejne lat, popularyzacja lambada tylko się powiększyła i w Brazylii, i na świecie. Powstały nawet filmy na tą tematyką. Ale niestety niedługo po tym, czyli w pierwszej połowie lat 90. lambada wyszła z mody w Brazylii. Po prostu powstały nowych gatunków muzycznych, które stały się bardzo popularne, a artyści, które do tamtej pory grali tylko lambadę, przerzucili się na tych właśnie nowych powstających stylów, które stały się bardzo popularne. I dzięki temu powoli przestano grać lambadę, przestano produkować się taką muzyką i kultura lambadowa w Brazylii powoli znikła. Przynajmniej jeżeli chodzi o stronę muzyczną. A jeżeli chodzi o stronę taneczną, to jest bardzo ważne, ale będziemy rozmawiać już w następnym odcinku. Także oczywiście zapraszam na następny odcinek, a teraz przechodzimy do części praktycznej naszej zajęć. No dobrze, zaczynamy zatem od kroku podstawowego. W zouk brazylijski mamy kilku kroków podstawowych. Zaczynamy od najprostszych, czyli od kroku podstawowego na miejscu. Tutaj w tym kroku już można zobaczyć właśnie jak duży wpływ jako taniec miała lambada w zouk brazylijski. Zaczynamy od łączonej nogi i robimy krok. Prawa, lewa, prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Ugięta, ugięta, prosta. Ugięta, ugięta, prosta. Ugięta, ugięta, prosta. Ugięta, ugięta, prosta. Czyli tutaj już widać wyraźnie ten krok podstawowego lambada, tak jak wyglądało tam w latach 80., 90. Różnica to jest jednak stylu. Czyli tutaj już nie robimy taki bardzo duży ruch biodrami, tak jak kiedyś był w lambada, że ten ruch biodr był bardzo swobodny i bardzo duży. Również praca naszej stóp nie jest takie swobodne, też tak jak był w lambada, kiedy nawet ta noga lekko tak robiły takie lekko kopnięcie. Więc tutaj jednak jest ten krok, mimo wszystko, że ciężar ciała jest tak sam, zmiany nogi są tak same, w zasadzie to jest ten sam krok, jednak forma jest trochę inna. Więc jest wszystko bardziej skondensowane i tutaj robimy prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. 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 Jeżeli nie wiemy, co zrobić z rękoma, na razie możemy trzymać ręce razem, tak żeby nie przeszkadzały nam w koordynację i tylko ćwiczymy nogi, czyli prawa, lewa, prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Czyli mamy nogi ugięte i proste. I taki jest krok, nasz krok podstawowego, nie tylko akurat na miejscu, ale w różnych kierunkach później, jak będziemy zrobić, ten krok zawsze będzie podobny. Mamy krok na prostej nogi i na ugiętej nogi. Więc tutaj, jak widać, praca biodr też już jest, ale kiedy robię ten krok, w ogóle nie myślę o pracy mojego biodra. Praca biodra w zouk brazylijskiej i w różnych innych taniec, to jest wynikiem pracy naszych nóg. Kiedy my uginamy
jedna noga, na przykład prawa noga uginam, to automatycznie nasze biodra zmieniają położenie, które mają. Czyli jak uginę nogę, to biodro nie trzyma się, chyba że staram się trzymać biodra równo siebie, to wtedy będą się trzymały. Ale zazwyczaj, kiedy uginam jedna noga, to jeden biodr zostanie wyżej, a drugi niżej. I jeżeli uginam drugą i prostuję, i tak zależąc od sposobu, jak my pracujemy nogami, to nasze biodro właśnie wychyla się na dół, do góry. Jeżeli ten ruch jest lekko ze skrętem, to wtedy robimy właśnie taka ósemeczka. Więc dlatego widać, że miednica się rusza, mimo że nie robię specjalnie ruch, nie próbuję przetworzyć takie specjalnie ruch do ruch mojej miednicy. Tak naprawdę to jest później już, jak będziecie czuć przepływ ruchu w wasze ciało, to wychodzi bardziej organicznie. Trzeba jednak na początku dosyć dużo powtarzać, tak żebyście mogli się uswoić z tym ruchem. Więc spróbujemy tak bardzo powolutku, bo krok nie jest skomplikowany, więc nasz krok wolny by wyglądał w taki sposób. Mamy prawa noga ugięta, lewa ugięta, teraz prawa prostuje. To samo od drugiej nogi. Lewa ugina, prawa ugina, lewa prostuje. I ugięta, ugięta, prostuje. Ugięta, ugięta, prostuje. Ugięta, ugięta, prostuje. Ugięta, ugięta, prostuje. Kiedy jedna noga prostuje, kiedy my się przepychamy od podłogi, to druga noga też swobodnie prostuje, tak samo jak noga, która wpycha podłogę. Czyli idziemy. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeżeli ręce przeskadzają, możemy trzymać razem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Za chwileczkę spróbujemy to samo z muzyką, ale zanim to zrobimy, jeszcze trzeba omawiać tutaj jedną ważną kwestię. Ponieważ w zouk brazylijskim możemy tańczyć do muzyki w dwa różne sposoby. Zaczynając od ten krok długie na raz lub na trzy. Jest to dla początkujących kursantów dosyć skomplikowane i tak naprawdę często nie wiadomo, o co chodzi, ale można również pomyśleć w taki sposób, że możemy zacząć idąc na dół, czyli raz, dwa, trzy, lub można zacząć krok na raz idąc do góry. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Na początku to wystarczy, więc będziemy z muzyką spróbować jedna forma i druga forma. Obie są poprawne, można wybierać, które bardziej nam pasuje. Przygotujemy się za tym. 5, 6, 7, 8 i raz, dwa, trzy, 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 raz, lewa, prawa, 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 lewa. Ugięta, ugięta, prost. 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 Dobrze. Będziemy teraz spróbować druga forma. Czyli trochę inaczej do muzyki, ale krok ten sam. 7, 8. Dół, dół, gór. Dół, dół, gór. Dół, dół, gór. Dół, dół, gór. Do, góra, do, do, góra, do, góra. Do rozliczenia. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. Spróbujemy zrobić to samo wokół siebie. Obojętnie której strony, mały krok pod siebie. Thank you.
to samo drugiej strony. I małe kroki. Bardzo dobrze. To samo idziemy do przodu. I raz, dwa, trzy. To samo do tyłu. I prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa. To samo idziemy do przodu. I prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa. To samo do tyłu. I raz, dwa, trzy. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. Dobrze, wracamy do poprzedniej rozliczenia. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. No dobrze, jak mogliśmy zauważyć, krok jest dosyć prosty, przynajmniej w tym momencie. Jeżeli chodzi o zouk brazylijski, to wszystkich krok podstawowych to są bardzo ważne, bo później na bazie tych krok podstawowych można zrobić naprawdę niezłe ewolucje. Więc musimy bardzo długo ćwiczyć ten krok podstawowy, tak żebyśmy mieli w ciało bardzo dobrze uświadomione, jak mamy ciężar ciało, kiedy są zmiany, jak nasze nogi pracują. Więc zaczynamy stopniowo i dosyć dużo powtarzamy, tak żeby nasze ciało chłonił, jak należy się poruszyć. Jak zauważyliście, ćwiczyliśmy w dwa różne rozliczenia. Osobiście uważam, że te rozliczenia, które robiliśmy później, czyli w środku piosenki, jest bardziej odpowiednia, w sensie bardziej pasuje do bitów muzyki. Ale zouk brazylijski akurat, zwłaszcza w Europie, się tańczy najczęściej tak, jak zaczęliśmy. Czyli na raz mamy ten akcent do góry, mamy raz, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, raz, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, raz. A ta druga forma, zaczęliśmy schodząc na dół, czyli raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Czyli ten długi krok, kiedy jest ten wolniejszy krok, kiedy my idziemy do góry, on się dzieje wtedy na trzy i na siedem. A w tej pierwszej formie on jest na raz i na pięć. Czyli mamy dwa różne sposoby. Oczywiście można tańczyć i tak, można w ciągu jednej piosenki zacząć w jednej formie, przechodzić do drugiej. Akurat to nie jest uważane za błąd. Można tańczyć tak, jak słyszymy muzykę. Również każda muzyka trochę inaczej ma konstruowany beat. Czasami ten akcent w muzyce jest lekko przesuwany w innej części taktu, w innej części muzyki. Więc to też zależy tak naprawdę od muzyki. W dzień dzisiejszy już się tańczy tak naprawdę nie tylko i wyłącznie do muzyki zoukowej, ale do różnej muzyki popowej i wszystkie muzyki, które są w metrum 4/4, które przyjemnie można tańczyć zouk brazylijski. Przechodzimy teraz do następnego kroku na bazie tego kroku, który się nauczyliśmy przed chwilą. Więc zaczynamy od naszej prawej nogi, zaczynamy od tego sposobu, że tańczymy na raz, 3, 4, 5, 7, 8, raz, 3, 4, 5, 7, 8, raz do boku i na drugą stronę i raz, 3, 4, 5, 7, 8, 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 raz. Tutaj mamy podobną podstawę, tylko że dajemy krok również do boku. Następnie dołączymy druga noga, a następnie na drugiej stronie. Czyli powolutku idziemy. Raz, dołączymy. 3, 4, 5, 7, 8, prawa, lewa, prawa, lewa.
prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Łączyć, łączyć do boku. Łączyć, łączyć do boku. Łączyć, łączyć do boku. Łączyć, łączyć do boku. Tutaj, kiedy łączymy nogi, to mamy ten etap naszego kroku podstawowego, kiedy jesteśmy na dół, czyli na ugięte nogi. A kiedy robimy ten krok do boku, to jest wtedy, kiedy my prostujemy nasze nogi. Tak? Czyli zaczynamy do boku i raz, trzy, cztery, pięć. Dół, dół, góra. Dół, dół, góra. Dół, dół, góra. Dół, dół, góra. Mimo, że tutaj mówię dół i górę, jednak staramy się tańczyć w podobnym poziomie. To nie jest bardzo duży przeskok od między dół a górę. Kiedyś, jak tańczyło się lambadę, to było właśnie większą pulsację w naszym ciało. Tutaj jednak staramy się zachowywać jednego poziomu lub nie zbyt duża różnica między ten krok na dół, ten krok na górze, ale jednak jak uginamy nogi, no to kolejna rzecz jest to, że odrobinka idziemy na dół, tak? Czyli osadzamy się. Więc idziemy i górę, dół, dół, górę. Dół, dół, górę, dół, dół, górę. Czyli uważamy, żeby nie iść za bardzo do dołu i za bardzo do góry, tylko w miarę jesteśmy w tym samym poziomie cały czas. I górę, dół, dół, górę. Jeżeli nasze ręce przeszkadzają, to zawsze możemy trzymać ręce przed sobą. Dół, dół, górę, dół, dół, górę. Tutaj miednica pracuje tak samo, czyli nie staramy się zrobić jakiś duży ruch w miednicach. Cały czas staramy się pracować kolanami i wynikiem tego miednica będzie się ruszała w sposób naturalny. I teraz tutaj, mimo że ten krok jest prosty, się pojawia jedna z ważniejszych zasad w tańcu zouk brazylijskim, która jest: nasze nogi tańczą trochę szybciej od naszego korpusu. My mówimy, że zouk się tańczy od dołu do góry, ponieważ zawsze jak chcemy się przemieszczać do jakikolwiek kierunek, to nie idziemy, załóżmy, że tutaj jest taka linia między nasze ramię a nasze stopę. To się nie dzieje razem. Nasze stopa nie idzie razem z naszym korpusem, tylko zawsze nasze nogi, obojętnie w której stronie, się przemieszcza o ciupinka przed nami, tak żeby przygotowywać grunt i dopiero swobodnie przechodzimy nasz ciężar ciała. Uważam osobiście, że to jest wypożyczenia z tango argentyńskiego, ponieważ mówię o tango argentyńskiego, nie jest tańców towarzyskich, tylko o tango argentyńskiego, które się tańczy w Argentynie, czyli ten taniec socjalny, ponieważ jesteśmy sąsiadami w Brazylii i ten taniec tango argentyński jest dosyć stary, w sensie starszy od naszych tańców brazylijskich. On się wywodził tam wcześniej i ma dłuższą historię i jest bardzo ładnie opracowany technicznie, więc u nas w Brazylii zazwyczaj, jeżeli ktoś tańczy w tańcach socjalnych, to zazwyczaj tańczy nie tylko zouk, czy nie tylko samba, tylko uczy się wszystkich tańców socjalnych, które się tańczy w Brazylii, a między nimi tango, również bolero. Więc kolejna rzecz to jest to, że mimo że dostaniemy często prowadzenia na naszej górnej części ciała, to nie idziemy razem z nogami, tylko dostaniemy tutaj bodźce, jeżeli tańczymy w para, ale nasze nogi zawsze się przesuwają przed nami. One przygotują grunt, zanim nasz ciężar ciało tam się przemieszcza. Więc to jest ważna rzecz, która warto zwracać uwagę już na sam początku, jak tańczymy. Więc tutaj to by wyglądało w taki sposób, że zanim idziemy na raz do boku, ta nasza noga na i, czyli na przed, tak? Również jak idziemy w dół, ta nasza noga się otwiera do boku, idziemy góra. Dwa, trzy i bok. Dwa, trzy i bok. Dwa, trzy i bok. Dwa, trzy i bok. Więc proszę zwrócić uwagę, że kiedy idę na dół, żeby przygotowywać ten krok do boku, jedna noga się ugina, a druga noga otwiera się do boku. Czyli mamy i raz, trzy, cztery i pięć, siedem, osiem i raz, trzy, cztery i pięć,
7, 8 i raz. 3, 4 i 5. 7, 8 i raz. 3, 4 i 5. 7, 8. Na razie zostaję przy tej rozliczeniu, bo to jest rozliczenie, które najczęściej się tańczy w Polsce czy w Europie, ale również później, jak będziemy ćwiczyć do muzyki, spróbuję zrobić na inną rozliczenia, tak żebyśmy mogli ćwiczyć i tak, póki mamy prostych kroków do wykonania, tak żebyśmy mogli się nauczyć obie rozliczenia. Więc spróbujmy teraz właśnie z muzyką i zobaczymy, jak nam to wychodzi. Dobrze, przygotujemy się. Słuchamy muzyka najpierw. Raz, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, raz. Uwaga, idziemy od prawa i bok. Raz, trzy, cztery i pięć, siedem, osiem i raz. Trzy, cztery i pięć, siedem, osiem, raz. Trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, raz. Trzy, cztery, pięć. Swobodne kolana. Trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, raz. Trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, raz. Trzy, cztery, pięć. Tak jest. Idziemy dalej. I raz, trzy, cztery, pięć, dół, dół, gór, dół, dół, gór, dół, dół, gór, ugięte, ugięte, proste, ugięte, ugięte, proste nogi, ugięte, ugięte, proste. Tak jest. Uwaga, będziemy spróbować teraz na inne rozliczenia. Słuchamy muzykę najpierw. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy. Uwaga, zaczynamy od raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy. Słuchamy akcent w muzyce. Pa. 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 Przed tak noga rusza pierwsza i ja. I a. I a. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7. Raz, dwa i trzy. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy. 6-7. Wracamy do pierwszego rozliczenia. Poszło i raz. 3, 4 i 5. 7, 8 i raz. 3, 4 i 5. 7, 8 i raz. 3, 4, 5. 7, 8. Bardzo dobrze. No i fantastycznie, mamy nasz kolejny krok. Starałem się podczas tańca liczyć Wam obie formy rozliczenia, które możemy tańczyć i również pokazać Wam, gdzie jest akcent. Bo akurat w tej piosence na przykład mocny akcent jest na 3 i na 7. Więc nasz długi krok by pasował właśnie w tych akcentach. Co nie oznacza, że nie można tańczyć właśnie na odwrotnie, czyli na takim kontrapunkcie. Nie tak oczywiste tam, gdzie jest akcent, tylko właśnie odwrotnie, co też jest ciekawe od strony tanecznej. Więc zawsze możemy wybierać, wysłuchać muzykę, chwilkę posłuchać, zwracać uwagę, gdzie jest taka mocne uderzenia i tam właśnie wtedy zrobimy ten nasz długi krok. I teraz ten nasz długi krok, o którym mówię, nie zawsze jest jasny. Możecie się zastanowić, dlaczego liczę nie
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli wszyscy numery po kolei, tylko liczę raz, nie liczę dwa, tylko trzy, cztery, a później pięć, siedem, osiem, czyli nie liczę sześć, nie liczę dwa i to lub, zależąc od które rozliczenia, na drugie rozliczenie odwrotne, nie liczę cztery, więc różnie to bywa i to jest dlatego, że my tutaj robimy ten krok taki zwany, często też się mówi w tańcach socjalowych, myślę, że w towarzystwie również, quick, quick, slow, czyli dwa kroki szybkie, jeden wolny. A ten krok wolny to jest ten krok właśnie, który mówię na niego długie, bo on zajmuje dwa wartości muzyczne, czyli tak jak my robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ale nie liczę tego dwa, bo mamy tylko jednego ruchu. Więc mamy jeden krok, trzy, cztery, jeden krok, dwa kroki. Jeden krok, dwa kroki, jeden krok, dwa kroki. Ale oczywiście muzyka jest jedną, więc można by było również liczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Lub prawidłowa fraza muzyczna by było raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Więc można liczyć różnie, ale żeby ułatwiać dla kursantów, właśnie nie liczymy tego dwa, tak żebyśmy rozumieli, że tutaj mamy jeden krok, a później mamy dwa kroki. Tak może być dlatego, może być dla Was ciekawe lub zastanawiające, dlatego liczę sposób, jak liczę. Przechodzimy zatem do następnego kroku. W zasadzie to jest ten sam krok, co robiliśmy poprzednio, tylko dodajemy do niego obrót. Wygląda to następująco. Raz, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, raz, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, raz, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, raz, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem i tak dalej. Możemy oczywiście robić również na drugiej stronie analogicznie, tak samo. Więc tutaj mamy ten sam krok, który zaczynamy. Idziemy na raz, tylko że zamiast iść z stopami tutaj widzicie, że cały czas mam palce skierowane do kamery, czy do Was. Teraz nasza stopa się obraca do kierunku, który będziemy się obracać. Więc tam, gdzie idę, moje stopy się obraca ze mną. Czyli idziemy tak. I raz. Następny, kolejny krok. Dwa. A następny przechodzę. Trzy. Mamy trzy kroki tak samo. Tak, czyli mamy. Raz, dwa, trzy. I wracamy krok podstawowy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Prawa, lewa. Prawa, lewa, prawa, lewa. Czyli tutaj jest jedna różnica, jak robimy raz, ta noga nie zostaje po tej stronie, nasza noga, która robiła krok, tylko ona przechodzi po drugiej stronie. Czyli nasza noga prawa idzie raz, teraz nasza lewa noga idzie po jeden krok dalej, dwa i teraz obracamy się, robimy pivot i wracamy na prawej nogi, mamy ciężar ciało. I teraz lewa, lewa, prawa, lewa. I teraz uwaga, proste nogi i teraz zaczynamy uginać, uginać, osadzamy się. Jeszcze raz, prawa, lewa, prawa, odwrotnie przepraszam, i prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Jeszcze raz. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Prosta, ugięta, ugięta. Prosta, ugięta, ugięta. Prosta, ugięta, ugięta. Prosta, ugięta, ugięta. Jak kończę ten zwrot, który możemy również nazywać pivot, to mam obie ugięte nogi tutaj. I moje kolano z nogi z tyłu, całe nasze nogi, naszych ud dotykają się. Tak jakbyśmy chcieli tutaj ściskać naszymi udami, przewodziciele, wszystkie nasze mięśnie, bo to spowoduje, że jesteśmy stabilniejsi. Bardzo również to się nam przyda później, jak będziemy mieli również ewolucję, różnie krok, które mamy różnie ułożenia
głowa, czyli w naszych ramionach, rąk, praca korpusu, skrętów. Więc jak mamy, już budujemy od samej podstaw taką silną podstawę, tak silny tutaj mamy fundament, to później możemy właśnie zrobić bardziej swobodny inny ruch. Uwaga, spróbujemy jeszcze raz, może idziemy teraz na drugą stronę. Zaczynamy od prawa bez obrotu, czyli mamy prawa, lewa, prawa i teraz od lewej. Lewa, prawa, lewa, bez obrotu. Prawa, lewa, prawa z obrotem, lewa, prawa, lewa, bez obrotu. Prawa, lewa, prawa i tutaj to samo. Teraz moja lewa noga, tak, palce były tu, idą w kierunku, który się obracamy. Dwa, trzy. I prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, dalej to samo i trzy. Bardzo dobrze. Spróbujemy teraz z muzyką. Jeżeli macie trudności z tym krokiem, bo on jest trochę trudny jednak, możecie oczywiście zawsze przesuwać filmik. Tyle dobrego, kiedy uczymy się taniec przez internet czy przez wideo, gdzie możemy zawsze wracać, przesuwać filmik i oglądać ile razy, tak jak potrzebujemy. Więc spróbujemy z muzyką. Uwaga, przygotujemy się. Sześć. Uwaga, poszło bok. Na razie tylko krok. Uwaga, będzie obrót. I raz, trzy, cztery, pięć. Bez. Z obrotem. Raz, trzy, cztery, pięć. Bez obrotu. Z obrotem. Raz, trzy, cztery, pięć. Cały czas tak samo. I uwaga, obrót. Jeszcze raz, poszło. Uwaga. I... poszło jeszcze raz. Uwaga, będziemy się obracać w drugą stronę. Obrót. Prawa. Bez obrotu. Lewa. Z obrotem będzie. Lewa. Prawa. Lewa. Prawa. Jeszcze raz. Lewa. I uwaga, obrót. Tak jest. Uwaga, będziemy spróbować na inne rozliczenie to samo. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, na dół. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, uwaga, z obrotem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, bez. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, z obrotem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, obrót w prawo. Uwaga, druga strona, obracamy się, lewa. Jeszcze raz w lewo. Obrót w lewo. Uwaga, obrót w prawo. Bez obrotu. Lewo. I na zmianę. W prawo. Lewo. Prawo. Lewo. I od razu w prawo. I od razu w lewo. No i fantastycznie. Kolejny krok mamy ze sobą. W zasadzie wariacja tego kroku, który się nauczyliśmy wcześniej. A na dzisiaj
by było na tyle. Także bardzo dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj i zapraszam oczywiście na następny odcinek. Dziękuję i do zobaczenia.